Nie ma dojazdu, co nie odśnieżone. Nie, nikt tu nie jechał. Znalazłem spot, do którego dałem radę dojechać. 70 metrów, może 100 metrów dojazdu taką połacią śnieżną. Powinniśmy dać radę polatać chociaż paręnaście minut, mam nadzieję. Jeżeli nie, trudno, ale przynajmniej próbuję. Tu mam miejsce na akumulatory. Jest przynajmniej pewność, że nie będą chłodne podczas startu. Niewiele osób decyduje się na te zimowe loty. Ja staram się latać codziennie. Jedną, dwie, trzy baterie codziennie daję radę. Zatem do dzieła. Słuchajcie, jak się spisuje Protek? Bardzo fajny dron, dobrze lata, jest mocny w stosunku do masy. Fajne silniki ma, jest oczywiście głośny przez te śmigła, bo to wiadomo też Cineup, ale ma śmigła dosyć specyficzne. Nie lata może mega precyzyjnie, ale jest za to dość mocny jak na swoją masę. Ja tutaj dzisiaj latam z kamerą Insta360, ale jakbyśmy się uparli, to można by z GoPro wyciągnąć akumulator i polatać też na całym GoPro. Może bez akumulatora byłoby lepiej. Nie jest to może 5-calowy freestyle, nie jest to też klasyczny, bardzo dokładny taki idealny cruising, bo do tego potrzebowałbym trochę lepszy podgląd, ale daje radę i fajnie można polatać. Zaraz zrobimy drugi przelot, też nisko, najniżej jak się tylko da. Lot numer 2 nawet poszedł, zawadziłem o jedno drzewo. Ale widzę, że nie ma tragedii. Flight controller zabezpieczony przed śniegiem. Okleiłem tutaj stack z każdej strony, powinno być w miarę ok. Idziemy się ogrzać. Tutaj od dołu widać, że ramę zakleiłem taśmą klejącą, te wszystkie otwory. Przy tej temperaturze nie powinno się nic przegrzać i tutaj też przy daktach zasłoniłem. Jedynie od góry mamy możliwość tego, żeby śnieg wleciał, ale jest za to akumulator tutaj. Tym razem nie za dobrze widziałem w goglach, miałem dosyć mocne przerywanie, jeżeli chodzi o obraz.
Pomimo, że antenę mam dobrze tutaj dobraną, widzę i kanał też. Coś jest nie tak z zasilaniem, jednak jest chłodno, pomimo, że ten pakiet, który przelutowałem na zewnątrz i w tej chwili mam, zobaczcie, że mam zasilanie nawet zewnętrzne, czyli taki długi przewód, a to trzymam w kieszeni po to, żeby mi po pierwsze nie marzły i były też mniejsze te akumulatory wewnątrz. Wyciągnąłem je na zewnątrz i tu przylutowałem wszystko. To nie jest jeszcze tak, jak ja bym chciał i myślę, że dopiero od Google DJI dadzą mi taki pogląd dobry, bo latam może nie w całości, może nie w połowie, ale tak 25% latam w ciemno, naprawdę na słuch. Podnoszę go wtedy i to widać podczas tych lotów, także to nie jest taki komfort, jak się ogląda nawet z nagrania, nawet z kamerki Insta360, to nie jest to samo. Zrobimy jeszcze jeden pakiet i na dzisiaj wystarczy, słuchajcie, bo po pierwsze jest mi trochę zimno, a po drugie widzę, że te gogle nie ogarniają, ale już w marcu powinny być DJI-e. Od września czekam, także do marca myślę, że damy radę. Lecimy za chwilę, następny pakiet. To wszystko, akumulator od razu pokazał stan rozładowania. Krótki lot, wystarczy, trudno. To ja się cieszę, że nie tylko symulator, ale można polatać w terenie. Oczywiście do pełni szczęścia jeszcze dużo brakuje, ale to są te kolejne kroki, tak jak dziecko robi kolejne kroki, żeby pewniej stanąć na początku, a później pewniej chodzić, a nawet zacząć biegać i biegać sprintem. Nie stanie się to samo i to się samo nie zrobi, więc trzeba ćwiczyć. Dzisiaj 4 pakiety, jestem zadowolony, tak komsi komsana, 65%. Druga kolumna na styżące. Przecież to jest tylko kamerka mała. Słuchajcie, czekamy od września na to, żeby były dostępne gogle DJI. Zamówiłem je w Chinach we wrześniu, w grudniu dowiedziałem się, że nie będę ich niestety miał. Aktualnie czekamy na wersję drugą, ale w międzyczasie postanowiłem, jako że mam 6 kładów uziemionych, postanowiłem zamówić analogową kamerę i analogowe VTX, bo to jest trochę za dużo, 6. Mogę latać tylko jednym kładem w tej chwili, jeżeli chodzi o FPV, ale myślę, że niedługo na dniach powinno się to zmienić, bo jak będę miał dodatkową kamerę, przynajmniej jeden VTX, to dwa z nich, albo nawet 4 powinienem odpalić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, spotykamy się już niedługo w kolejnych epizodach. Może będzie coś lepiej, jakieś usprawnienia, na pewno coś powinno być do przodu, bo cały czas inwestuję i cały czas myślę o tym, żeby mój też arsenał trochę powiększyć. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!